Dni Empatii w Lindsay to cykliczne wydarzenie organizowane co roku na początku października. To jest takie wydarzenie, które nam pokazuje, czym jest w ogóle porozumienie bez przemocy i czym jest empatia w porozumieniu bez przemocy, ponieważ empatię bardzo często rozumiemy jako doświadczanie tego samego albo czucie tego samego, więc to jest trochę o tym odczarowaniu, że empatia to jest przede wszystkim towarzyszenie drugiemu człowiekowi w tym, czego on doświadcza. Paulina, na ilu warsztatach dzisiaj byłaś już? Byłam na dwóch, jeszcze czeka mnie jeden. Mnóstwo osób poznałam i tak cudownie było tutaj przyjść i zobaczyć część z nich. Mhm. Dwójki empatyczne są fantastyczne i generalnie chciałabym je przypisać wszystkim. Mhm. Powiesz coś więcej, co to są dwójki empatyczne? Takie spotkania, na których spotykają się dwie osoby i dajemy sobie empatię, czy tam wymieniamy się empatią. Jedna osoba opowiada o czymś, co jest dla niej albo trudne, albo fantastyczne, bo też nie tylko rozmawiamy o tych ciężkich sprawach. No a druga osoba daje empatię, a potem spotykamy się innego dnia i odwracamy się w rolach. Ostatnie warsztaty dały mi taką możliwość, żeby serio zobaczyć, co druga strona czuje, co ma w ciele i czego potrzebuje w reakcji na nasze komunikaty. Dla mnie to był w ogóle szok. Nigdy nie miałem w życiu takiej sytuacji, żeby coś takiego doświadczyć. Mhm. Że mieliśmy takie ćwiczenie, które polegało na tym, żeby powiedzieć jakieś tam zdanie, totalnie bez konotacji emocjonalnej. No i w związku z tym druga strona, która to słyszy, miała odpowiedzieć, co ma w ciele, w którym miejscu dosłownie, jakie napięcia, jakie emocje, w związku z jakimi emocjami i w związku z jakimi potrzebami są te emocje. Teraz wydaje mi się, że będę mieć dużo większą taką wrażliwość na to, co jest po drugiej stronie, z kim się komunikuję. Także no, super sprawa. Naprawdę polecam każdemu.